To, co za chwilę usłyszysz, jest prawdziwym wyznaniem i życiową obserwacją z perspektywy weterana wojennego w podeszłym wieku. Czy skorzystasz z jego spostrzeżeń? Owocnego słuchania. Jestem mężczyzną po 70. Mógłbym udzielić szeregu rad życiowych z perspektywy osoby w moim wieku, zdając sobie doskonale sprawę, że znacznie młodsza osoba prawdopodobnie nie skorzysta z nich w najmniejszym stopniu. Dlaczego? Jedną z głównych rzeczy, których nauczyłem się w ciągu życia, jest to, że każdy musi wyciągnąć swoje wnioski z własnego doświadczenia. Istnieje wiele mądrości, których nauczyłem się w swoim życiu, ale nie mógłbym powiedzieć, że były one dla mnie odkrywcze. Słyszałem o nich wcześniej wiele razy od starszych ludzi, ale ta wiedza nie przynosiła mi korzyści, dopóki nie nadszedł dzień, kiedy nagle sam zdałem sobie sprawę z ich wartości. Wtedy dopiero poczułem ich prawdziwość w swoim wnętrzu, opierając je o własne doświadczenie. Na wielu etapach mojego życia dałbym wiele różnych rad. Ile każda z nich byłaby warta dla kogoś młodszego, tyle ile były warte dla mnie samego, dopóki nie osiągnąłem punktu, w których stały się dla mnie wartościowe. Dlatego w tym momencie myślę, że mogę podsumować jedną rzecz, która działała najlepiej na moją korzyść i przyniosła mi największą nagrodę. Jest to coś, co zupełnie odrzuciłbym jako strategię w moich młodych latach, gdy byłem obsesyjny na punkcie tego, co jest dobre, a co złe, i tego, co inni powinni robić, oraz tego, jak ja powinienem postępować. Moja najlepsza rada to: zachowuj się tak, jakbyś był szczęśliwy. I nie chodzi tu o życie w fałszu, oszukiwanie siebie ani innych ludzi. Pozwólcie, że wyjaśnię. Na wielu etapach mojego życia myślałem o sobie, że jestem niewystarczający, nie dość dobry, egoistyczny, lub że miałem inne wady, które mnie przytłaczały i definiowały. Ale pewnego dnia ktoś powtórzył mi uwagę, jaką usłyszał o mnie od kogoś innego. Brzmiała ona: zobacz, jaki on jest zawsze szczęśliwy. Zaczęło mnie to zastanawiać. Zdałem sobie sprawę, że faktycznie miałem szczęście w życiu. I nie, nie było to nic w stylu wygranej na loterii, czy zostania odkrytym przez łowcę talentów. Tak naprawdę miałem zwyczajne życie, jak większość ludzi. Po prostu dostrzegłem, że w takim zwyczajnym życiu, pomimo problemów, rzeczy zwykle kończą się dobrze. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Więc zadałem sobie pytanie, dlaczego tak się działo. Z pewnością nie czułem się szczęśliwy przez większość czasu, nawet gdy wszystko obiektywnie patrząc szło całkiem nieźle. Olśnienie przyszło do mnie niedawno, zupełnym przypadkiem. Przeglądałem swój stary zeszyt pamiątkowy z czasów szkoły, który przechowywałem przez te wszystkie lata, i natknąłem się na wpis pozostawiony przez jednego z kolegów. Nie był to nawet mój bliski przyjaciel. Ot, jedna z osób z klasy, z którymi nie utrzymuje się bliskiego kontaktu i zapomina się jej imienia kilka lat po zakończeniu nauki. Napisał: zawsze byłeś szczęśliwy. Przeczytałem to i wtedy mnie olśniło. Szczęśliwe osoby, lub te, które wydają się szczęśliwe innym, przyciągają do siebie szczęście. Takie szczęście jest jak, z braku lepszego porównania, samospełniająca się przepowiednia. Rozważ taką sytuację. W twojej firmie jest wolne stanowisko, a ty masz dwóch przyjaciół, którzy są odpowiednio wykwalifikowani. Powiedzmy, że jeden z nich jest zazwyczaj wesoły i pogodny, a drugi skarży się większość czasu i wydaje się być zły na życie. Któremu z tych przyjaciół najprawdopodobniej wspomnisz o pracy? Ten pierwszy, wesoły z natury, zapewne będzie tym, którego bardziej lubisz, i to jego wybierzesz. A nawet gdybyś lubił ich tak samo, to z pewnością jego wolałbyś mieć w swoim otoczeniu przez większą część dnia. Przyjacielowi, któremu wspomnisz o pracy, może się wydawać, że miał szczęście, że o niej usłyszał od ciebie. Tak to wygląda z jego perspektywy, bo nie może wiedzieć, co sprawiło, że podjąłeś taką decyzję. W rzeczywistości miał szczęście, ponieważ zachowuje się wesoło w twoim towarzystwie i to on jest tym, z którym wolałbyś spędzać czas w pracy. I wcale nie musi być tak, że wybór ten podjąłbyś świadomie, mając ten czynnik na uwadze. Zwyczajnie poszedłbyś za głosem serca. Ludzie, jak się okazuje, nie są szczęśliwi, ponieważ mają szczęście. Jest odwrotnie. Mają szczęście, ponieważ są szczęśliwi, albo przynajmniej wydają się być szczęśliwymi. Optymistyczna osoba zwykle zadaje pytanie, dlaczego nie, gdy pojawia się okazja, aby zrobić coś interesującego.
To się może udać lub zakończyć niepowodzeniem, do momentu, gdy pojawi się nowa okazja, z której znowu skorzysta. Ale osoba pesymistyczna powie nie, ponieważ widzę takie a takie problemy i nie podejmie próby wcale. Wówczas z pewnością nie osiągnie sukcesu i pozostanie nieszczęśliwa. I będzie obwiniać świat o to, że nie ma szczęścia, że się nie udaje, że inni mają lepiej. Spójrz na życie w ten sposób. Jedynie niewielki procent czasu mamy w nim wydarzenia, które nie mogą nas nie uszczęśliwić. Podwyżka, awans, wesele, narodziny naszych dzieci i tak dalej. Podobnie niewielki procent czasu zdarzają się naprawdę niezadowalające wydarzenia. Śmierć, choroba, utrata pracy. Większość naszego życia to po prostu codzienność. Jest obiektywnie neutralna, ale dla nas jest ona albo szczęśliwa, albo smutna, ponieważ sami ją tak definiujemy. Szczęście nie jest wynikiem dobrego fatum, korzystnych warunków urodzenia czy czegokolwiek, co samo się zdarza. Szczęście w życiu codziennym to mniej lub bardziej świadoma decyzja. Nikt nie unika smutku, niesprawiedliwości, rozczarowań. Człowiek byłby chyba martwy w środku, nie czując się bardzo nieszczęśliwie w takich chwilach, ale odczuwanie nieszczęścia i wyładowywanie go na otoczeniu przez skargi, karmienie negatywnych myśli czy cokolwiek innego w tym stylu to dwie różne rzeczy. Kiedy naprawdę czegoś chcesz, spróbuj. Nigdy nie pozwól, żeby ktoś ci mówił, dlaczego nie. Byłem żołnierzem i przeżyłem pewien czas na froncie prawdziwej wojny. Zaciągnąłem się dobrowolnie jako ochotnik. Niemal każdy ze znajomych i rodziny tłumaczył mi, dlaczego nie powinienem się zaciągać do wojska. Kim byłbym, gdybym nie podążył za własnymi pragnieniami? Sobą czy nimi? Okazało się, że wiele najlepszych rzeczy, w tym kilka prawdziwych przyjaźni, które przetrwały próbę czasu, wynika bezpośrednio z tego okresu mojego życia. Oczywiście mogłem zginąć na wojnie. Ale co innego jest być głupcem i zapuścić się w niebezpieczną okolicę machając pieniędzmi, a zupełnie inną sprawą jest całkowite unikanie wszelkiego ryzyka, tylko dlatego, że ktoś nam odradza. A przecież to nasze życie i nikt inny go za nas nie przeżyje. Przynajmniej jeden wielki, ważny moment w twoim życiu prawdopodobnie wyniknie ze zrobienia czegoś, przed czym ostrzegano cię, abyś tego nie robił. A mimo to zrobiłeś to i konsekwencje są twoją zasługą. Nawet jeśli są negatywne, zobacz w tym naukę i rozwój swojej osoby. Nie pozwól, by czyjeś a nie mówiłem, powstrzymało cię przed podjęciem kolejnego wyboru, jeśli się taki nadarzy. Wierz swoim oczom i nie pozwól, żeby inni interpretowali twoje życie za ciebie. Twoja prawda i twoje szczęście wynikają z tego, co jest dla ciebie unikalne. Nie będziesz szczęśliwy, osiągając cele innych ludzi. Będziesz o wiele szczęśliwszy, osiągając swoje własne cele, nawet jeśli są one znacznie skromniejsze lub jeśli są znacznie bardziej wybujałe i ponad twoje możliwości. Jeśli nie spróbujesz, nie będziesz wiedział. Prawdopodobnie wiele razy słyszałeś powiedzenie, że człowiek żałuje bardziej rzeczy, których nie zrobił, niż rzeczy, które zrobił. Według mojego doświadczenia jest to absolutna prawda. Nie wiesz, jaki ktoś jest, dopóki go nie poznasz. Jeśli nigdy nie byłeś gdzieś, nie oceniaj ludzi tam żyjących i tego, co tam się dzieje, jako złe, brudne, szalone lub bez sensu. Po prostu przyjmij do wiadomości, że sens istnieje, tylko ty go nie znasz. Tak samo jak inni nie znają twojego sensu. Szalone, bezsensowne kultury przecież nie mogą przetrwać. Tylko nie myśl, że doszedłem do tych konkluzji, ponieważ moje życie było różowe. Choć chwalę sobie czas spędzony w wojsku, łatwo sobie wyobrazić, że nie był to piknik. Cierpiałem też na depresję, straciłem dwójkę rodzeństwa, które bardzo kochałem i osobę, która była miłością mojego życia. Aż do teraz, o czym za chwilę powiem coś więcej. Moje dzieciństwo również było chaotyczne. Jeden z rodziców cierpiał na chorobę afektywną, dwubiegunową i alkoholizm. Nie byłem popularnym dzieciakiem w szkole, co mnie bardzo bolało, ale ludzie lubili mnie wystarczająco, ponieważ nie skarżyłem się, przyjmowałem problemy z uśmiechem. Czy powinienem był wtedy uczynić wszystkich wokół siebie nieszczęśliwymi, aby odpłacić światu za te rzeczy? Podejrzewam, że wówczas faktycznie zostałbym sam. Jeśli zachowujesz się szczęśliwie, masz o wiele większe prawdopodobieństwo, że będziesz szczęśliwy. Wyobraź sobie, jak ulegasz pokusie, by wyrazić przy kimś wszystkie swoje negatywne uczucia.
Po kilku minutach słuchania Twoich narzekań o okrucieństwie byłego partnera, niesprawiedliwości przełożonego lub konkurenta, słuchacz zacznie sympatyzować z tym byłym, tym szefem, tym konkurentem, bo przed sobą zobaczy człowieka rozżalonego, obwiniającego wszystkich wokół o swoje nieszczęście. Im gorzej mówisz o swoim byłym partnerze, tym bardziej prawdopodobne jest, że nowy kandydat pomyśli, że to, co zostanie o nim powiedziane w przyszłości, będzie takie samo. Nie mówię, żeby tłumić, odmawiać przyznania się lub doświadczenia negatywnych uczuć. To niemożliwe i niezdrowe. To, co mówię, to nie rozprzestrzenianie ich i nie karmienie się czarnymi myślami. I nie bierz też tego jako złotej rady, która zawsze się sprawdzi. Faktem jest, że niegodziwi ludzie również miewają szczęśliwe życie. Ale czy jesteś gotów pozwolić, żeby twoje życie zostało zniszczone przez ten właśnie fakt? Kiedy miałem ponad 70 lat, myślałem, że w moim życiu nie pojawi się już nic nowego. Nie byłem nieszczęśliwy, ale w dużej mierze byłem zadowolony ze swojego życia. Byłem trochę znudzony i niespokojny. I pewnego dnia ktoś się do mnie odezwał w internecie i wszystko się zmieniło. Mogłem wtedy powiedzieć, nie ma mowy. Mogłem założyć, że to oszustwo, choć z pewnością nie podawałem żadnych prywatnych informacji, ani nie wydawałem żadnych pieniędzy. Ale dzięki rozmowom przez Skype'a i widzeniu się nawzajem, zacząłem ufać. A niedługo potem spędziliśmy razem 3 miesiące. Wkrótce wyjeżdżam na pół roku, żeby spędzić czas z moją nową miłością. Planujemy życie razem, nie zważając, że prawdopodobnie niewiele nam go już zostało. Przedstawiłem siebie jako szczęśliwą i zadowoloną osobę. A teraz nią jestem. Nikt nie musi mi wierzyć ani działać według mojej rady. Ale gdzieś tam jest stary facet nucący sobie wesoło pod nosem i tańczący radośnie, na ile wiek mu na to pozwala. I co ci szkodzi, żeby w to uwierzyć?